Cześć, Manko. Witam. W dzisiejszym poradniku przedstawię Wam, jak zaprogramować piloty do bramy FAAC do napędu FHC SLH868. Czyli te, które tutaj widzicie. One się charakteryzują, że mają taką obudkę czarną lub białą, jeżeli są czarne piloty. W każdym napędzie, który dostajecie w paczce, dostajecie takie radio. I ta końcówka 868 SLH odpowiada pilotom, pilotom, które są kompatybilne z danym radiozbiornikiem, czyli z tą płytką. Ale to jest nic innego jak urządzenie, które nam pozwala yy, odebrać sygnał z pilota i przekazać go dalej do sterownika. Na tym, na tym odbiorniku znajdują się dwa przyciski SW1 i SW2. SW1 to mamy programowanie pilota na sterowanie bramą pełne otwarcie i pełne zamknięcie. SW2 to mamy sterowanie tak zwaną funkcją furtki, jeżeli chodzi o bramę przesuwną. Lub yy, uchylanie się jednego skrzydła, jeżeli chodzi o bramę dwuskrzydłową. No i jedziemy. Jeżeli chcemy zaprowadzić pełne otwarcie, pełne zamknięcie, naciskamy SW1. Czyli o, może w ten sposób pokażę. Czyli ten ten w rogu. Naciskamy filkę, przytrzymujemy. Dioda zaczyna mrugać, puszczamy. Teraz dany pilot, dany pilot, który chcemy zaprogramować, naciskamy oba wszystkie razem. chodzi w tryb programowania i dany przez który chcemy zaprogramować. Dioda się zaświeciła. Teraz naciskamy drugi i już zaprogramowane. Możemy sobie popatrzeć na sterowniku. Nie wiem, czy to będzie widać. Na każdym sterowniku Fakowskim mamy na centrali mamy diody. Może to będzie widać. Zapala się OpenA, czyli ta. OK. Teraz chcemy zabrać funkcję furtki lub uchylanie się drugiego skrzydła, jeżeli chodzi o bramy dwuskrzydłowe, ale to jest nie na centrala, ale sposób mamy jest taki sam. Naciskamy SW2. Czyli ten. Chwilkę naciskamy, wstrzymujemy, puszczamy. Wchodzimy pilotem w tryb programowania. Dwa przyciski na raz, chwilkę odczekać i drugi przycisk. Jeszcze raz i jeszcze raz. Nie wiem, czy słychać, ale. Cyklon przekaźnik. Jeżeli chodzi o radio, broniki Fakowskie, drugi kanał, jeżeli wczytamy, zawsze słać przekaźnik. Zawsze słać przekaźnik na radiu, A połączone z centralą, tak jak w poprzednim filmie pokazywałem, pozwala nam albo robić funkcję furtki bramy przesuwnej, e, albo uchylanie się drugiego skrzydła, jeżeli chodzi o bramę dwuskrzydłową. Ok. Dobra, czyli to mamy tak zwanego pilota master, ale chcemy teraz skopiować yy, pilota tego do następnych. Jedziemy. Pilota master, czyli tego, który wczytaliśmy. Przytrzymujemy dwa klawisze na raz. Wchodzi w tryb programowania. Ten, który chcemy skopiować. Trzymamy. Bierzemy pilota pustego. I przytrzymujemy klawisz. Raz, dwa, trzy. Koniec. Mamy skopiowany. Widać, że open, open A, czyli kanał pierwszy, jest kopiowany. Chcemy skopiować drugiego. Bierzemy pilota master. Dwa przyciski na raz. Pilota zacznie mrugać. Drugi kanał, czyli drugi przycisk, który będziemy Trzymamy, przybliżamy i pilot pusty, drugi kanał przytrzymujemy. Has i dwa. słuchaj przekaźnik. I dzisiaj robimy z pilotem czterokanałowym. To nie ma znaczenia, czy to jest pilot dwu- czterokanałowy. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.